kiedyś musielibyśmy trafić na tych Francuzów, więc według mnie chyba nawet lepiej zagrać z nimi w grupie. Oczywiście jest to mecz otwarcia, może się wszystko zdarzyć. Mogą mieć słabszy dzień, my musimy to wykorzystać, damy z siebie wszystko i tak jak powiedziałem, na pewno będzie to fantastyczne widowisko. Drużyna gospodarzy otwiera mistrzostwo z drużyną, gdzie jest faworytem. My tym faworytem na pewno nie będziemy. Grając z Francuzami, super drużyną. Nawet wczoraj w meczu przejechali się właściwie po Holandii, także są w wysokiej formie. Do tego dostaliśmy z czwartego koszyka, czyli teoretycznie z koszyka z najsłabszymi zespołami dostaliśmy Słowenię, czyli drużynę, na którą nikt nie chciał trafić. Bardzo trudna grupa, myślę, że jedna z najtrudniejszych, ale już tego nie zmienimy. Będziemy dawać z siebie wszystko, będziemy pracować nad ich słabościami, naszymi mocnymi stronami, tak żeby wyjść z tych meczów zwycięstwo. Myślę, że tutaj gratka dla kibiców. Bardzo poważnie do tego podchodzimy. To są mistrzostwa świata w Polsce i w Szwecji. My jesteśmy gospodarzami. Tutaj ten mecz otwarcia, myślę, że to może stać się wszystko. Już nie raz na mistrzostwach świata pokazywało te mecze otwarcia, że można wygrać z każdym rywalem. No my na pewno będziemy bardzo zmotywowani, tym bardziej, że wiemy, że hala już jest wykupiona, więc tutaj podwójne jakby motywacja i zaangażowanie będzie z naszej strony. No właśnie, hala wykupiona, czyli można powiedzieć, że ten dodatkowy, bardzo ważny zawodnik, kibice, polscy kibice. No oczywiście, to jest chyba jeden z najważniejszych zawodników w naszej drużynie. Dobrze wiemy, ile nam dają pozytywnej energii, ile jak mocno nas wspierają w tych dobrych i w tych złych momentach, w szczególności w tych złych momentach, więc serdecznie wszystkich zapraszamy, trzymajcie kciuki, bądźcie z nami, my damy z siebie 100%, a my wiemy, że wy zawsze dajecie 100%. Ja się bardzo cieszę, miałem okazję występować na Mistrzostwach Europy w 2016 roku w naszym kraju i cieszę się, że mogę to powtórzyć. Mamy najwspanialszych kibiców na świecie, wierzę w to, że swoim dopingiem są w stanie nas podnieść. Mam nadzieję również, że do ich fantastycznego poziomu kibicowania dostosujemy swój poziom gry. Wtedy już nie muszę się martwić o wynik i myślę, że kibice na pewno nam bardzo pomogą w każdym meczu. To będzie bardzo, bardzo ważne. Przy tak ciężkiej grupie to będzie wręcz kluczowe, żebyśmy mieli mocne wsparcie, dlatego zapraszamy. Zapraszamy wszystkich na mecz, prosimy o wasze wsparcie, głośny doping, a my na pewno odwdzięczymy się wielką walką.